Słuchajcie, mam fizjo i mam spuchniętą całą twarz, bo mam bruksizm i mi uciskała tutaj, bo ogólnie babka pracuje na taśmach anatomicznych, więc mi przepracowywała całą przednią taśmę, bo mam najgorszą. I mam tak bolesne te punkty spustowe, że, gdzie ona mi pracowała, że miałam do was nagrywać i w trakcie ogarniania się sobie to przypomniałam, bo mieliśmy się ogarniać razem. Bardzo mi przykro, ale nastała taka sytuacja po prostu. Dobra, ogarniałam się. To wszystko widuję dobrze? Wydaje mi się, że tak. Ale ogólnie tutaj mam te buciki, dwie skarpetki, ale jakoś mi to pasuje. Ja się ubieram dla siebie, więc mi to tam lata. Całe życie w sumie nie chodziłam zbytnio w kolczykach. Dużo osób mi na to zwracało uwagę. No i w sumie ja tak stwierdziłam, że jakoś wtedy nie czułam tego, nie miałam potrzeby. Irytowało mnie to strasznie. A teraz tak wydaje mi się, że może trochę dojrzałam do tego i dorosłam. Nie, moi drodzy, ja w ogóle nie dojrzałam. Ja przejrzałam na oczy. Słuchajcie, byliśmy na śniadaniu w Charlotte z Lolą. Pomachaj ładnie tutaj do wszystkich. No, zjadłyśmy sobie śniadanko, byłyśmy na omletach i na tym takim koszyczku z Charlotte. Teraz sobie siedzimy. Tutaj największa polska influencerka szuka piosenki do story. I pójdziemy sobie na spacerek. Ja idę na 12:30 do dentysty. Ja też. Ona też. No nie, no ona z hitem, przysięgam. No, także korzystamy z ładnej pogody, bo już zostały ostatnie dni w Krakowie i ogólnie w Polsce z ładnymi dziąkami. Także fajnie, było słoneczko. Razi troszeczkę, ale nie narzekam, bo jest idealna pogoda. Z racji tego, że jest cieplutko, ale nie jest za gorąco, ale podejrzewam, że to też jest kwestia tego, że mamy godzinkę 10:39, także no jest jeszcze wcześnie. I co? Idziemy na spacerek zaraz, tylko jeszcze nie wiem gdzie. Do wszystkich osób, które się zastanawiają, co robimy w tym momencie, no więc niezmiennie wrzucamy post i szukamy piosenki do postu, ale kochani, to nie ten sam post, to już inny. To musi być polska piosenka o miłości i o przyjaźni. O przyjaźni i o fajnym spędzaniu czasu. Także jest ciężko. I znalezienie tej piosenki trwa. Rozumiecie to? Mam to. Znalazłaś? Super. Ale patrzcie, jakie mamy kwiatuszki. Kochani, mamy piątek, nie wiem która godzina, ale podejrzewam, że jakoś 22 albo nawet po 22. I do mnie właśnie dotarło, że ja się zestarzałam. Autentycznie jestem stara. Młodzi ludzie imprezują. Julka napierdala. Ogórki kiszone. Plus najbardziej cieszą mnie zakupy RTV AGD do domu. Ostatnio sobie kupiłam zajebisty odkurzacz. Nazywa się Henryk i Henryk, żaden mężczyzna nie usatysfakcjonował mnie jak Henryk. Czy żałuję tej grzywki? Tak. Czy zrobię coś z tym? Nie, musi po prostu odrosnąć. Czy będę cierpieć przez ten okres czasu, jak ona będzie odrastać? Bardzo możliwe. Ja chyba sobie zatnę te włosy, ale chyba to będzie wyglądać jeszcze gorzej niż wygląda. Dobra, nie, nieważne. Jakby nikogo nie interesuje, Julka, jak ty wyglądasz. Nie masz z kim pogadać, pogadaj sam ze sobą. Mam nowe buty. Kocham te buty. No przecież one są cudowne. Dobra, jadę do Krysi. Julka musi wyjść z domu, bo musi pozałatwiać sprawy. Już powinnam wyjść 4 minuty temu. Ja mam tyle story time do opowiedzenia, bo życie w moim ostatnim czasie... To jest jakiś nieśmieszny żart. Lecę na warsztaty z malowania, później lecę na miasto. Chciałam jeszcze wskoczyć do lumpa po drodze, bo na Mogilskiej, a w tamtą stronę jadę, jest lump, w którym jeszcze nie byłam. Jak przejeżdżam tam tramwajem i widzę, co jest w środku, to wydaje się, że jest spoko. Natomiast trochę mnie zaczął wkurzać fakt, że lumpy teraz strasznie podniosły ceny. I ja się pytałam, kto na to pozwolił? Przepraszam bardzo, to jest żenujące. Dopadł mnie ból kręgosłupa i dopadł mnie ból brzucha, co bardzo, ale to bardzo prawdopodobne jest zapowiedź tego, że dostanę okres dzisiaj bądź jutro. Wracając do domu, wysiadłam 3 przystanki wcześniej. Chciałam sobie zrobić spacerek. Weszłam sobie do piekarni, która się nazywa Buka, to jest taka piekarnia cukiernia. I kupiłam sobie. I jestem taka szczęśliwa, bo zasłużyłam na to. I to jest bułeczka z nadzieniem jeżynowym z białą czekoladą. Tak, dobrze słyszeliście.
A druga rzecz, jaką kupiłam, to jest kardamonka. Więc zaraz sobie spróbujemy, tylko zrobię sobie kawę. W sumie to już ją zrobiłam, ale chcę sobie to przekroić na pół, bo nie wiem, na pewno tak dużo. Będziemy oceniać, moi drodzy. Będziemy oceniać, czy było warto wydać na to tyle pieniędzy. Mam nadzieję, że tak. To jest w ogóle bardzo ciężkie to z tym nadzieniem, więc podejrzewam, ja to przekroję może na talerzu. Uwaga! Robimy wielki test, bo nie biorę was ze sobą, bo będę oglądać niepokornych i... Tak, no. Ten krem biały, który tutaj jest na górze, ona będzie się teraz darła, bo coś jem. To jest krem, który ostatnio był też na takiej drożdżówce, którą sobie wzięłam. Chodź, chodź, to cię wezmę na ręce. To jest krem, który był ostatnio na drożdżówce, którą sobie kupiłam w Wesołej Cafe i ten krem jest tak pyszny. Spróbujmy sobie kardamonki. Sara, nie rób siary. Kardamonka nie jest w moim stylu. No nie jest w moim stylu. W sensie jest dobra, ale to drugie... No to jest takie 9 na 10. Kardamonka to jest takie 5, 6 max. Dobra, to wygląda z niepokornych. Słuchajcie, jest misja. Jedziemy do serenady, do TK Maxa, bo Julka chce jesieniarski kubek i chciałabym kupić dywan. Z tym dywanem nie wiem, czy mi się uda, bo już parę razy byłam w TK Maxie i tego dywanu niestety nie znalazłam, ale trzeba być dobrej myśli i ja tej dobrej myśli jestem, więc chciałabym również powiedzieć, że będę wam tam nagrywać cokolwiek. Pewnie nie będę, bo tam będzie dużo ludzi, więc się będę wstydzić i się będę śpieszyć, będę się śpieszyć. To było bez sensu, co ja wcześniej powiedziałam. Wychodzę i jedziemy do serenady. Teraz. Już. Wstałam dzisiaj wcześnie. I to tak samo z siebie w sumie. Wstałam... Znaczy wcześniej. Wstałam tak, jak planowałam, że wstanę, ale zazwyczaj jak planuję, że wstanę o danej godzinie, to i tak o niej nie... O... Tak. Mój mózg rano to nie jest dobry przyjaciel. No. Zawsze jak planuję, że wstanę o danej godzinie, to i tak o niej... To i tak raczej o niej nie wstaję. I co? Będę szła teraz do pracki. Później jak wrócę, to muszę coś zjeść i jechać na siłkę. No i tak, jutro mam dużo rzeczy do zrobienia i też na pewno będę chciała iść na siłownię, żeby się wyrobić z 4 treningami w tygodniu. I wracamy na studia. No. Także fenomen. Ania, zostaw moje ucho. Fenomenalnie. Wczoraj byłam w TK Maxie, nie kupiłam dokładnie tego, co chciałam, ale kupiłam kubek, miseczkę. Całkiem spoko. Dobra. Ja wczoraj wyszłam ze swojej strefy komfortu. Byliśmy na siłowni z Milką, robiliśmy wspólnie trening. Ogólnie na siłowni u nas jest taki gość, który... On już długo tam chodzi, ja już go widywałam wiele razy. Jest bardzo przystojny, w sensie to jest taki mój typ faceta. Umie się ubrać, ma dłuższe włosy, wygląda dobrze, nie? I ja wczoraj z Mileną stwierdziłam, że ja do niego podejdę. Ale wiecie, podejść do kogoś ogólnie to jest luz. Zagadać sobie, jeżeli to jest osoba, która no jakby będzie moim ziomkiem i nie interesuje mnie w taki sposób, to ja mam luz totalny, jakby czy mnie ktoś polubi, czy nie, jest mi to obojętne, tak szczerze mówiąc. Natomiast jak przychodzi ten moment w życiu Julki, kiedy Julka ma zagadać do faceta, który jej się realnie podoba, nie. I to był właśnie wczoraj taki moment w moim życiu. Obmyśliłyśmy plan, jak myślę o tym, to mnie skręca wewnętrznie, bo wiecie, on ćwiczy po jednej stronie tej siłowni, ja ćwiczę po drugiej stronie tej siłowni, zbieram się do tego, żeby podejść do tego gościa. Zachowuję się jak dziecko, bo ja stoję z tą Mileną, patrzę się na niego i mówię, nie, stara, nie podejdę do niego, nie, bo się wstydzę, on jest jakby delusional. Koniec końców, tak długo się zbierałam, że gość poszedł do szatni, nie? Ja mówię, no to trudno, no, jakby po prostu nie jest nam to pisane, no niestety. Ja wcześniej zeszłam na dół na recepcję, wzięłam karteczkę i napisałam na tej karteczce swój numer telefonu. Pomijam fakt, że chodziłam, tyle się zbierałam ogólnie, żeby do tego typka podejść, że ja chodziłam z tym numerem telefonu przyklejonym na swojej butelce. Wyglądało to... Nie będę tego komentować. W każdym razie zeszłyśmy na dół i ona mówi, jak wyjdzie z szatni i będzie schodzić na dół,
podbijasz do niego, stara. No i ja to zrobiłam. Ja do niego podbiłam, nie? Tylko zrobiłam to w najbardziej żenujący sposób, jaki tylko mogłam. Gość schodzi po schodach. I ja, zamiast podejść jak dorosły, kurwa, człowiek, to ja się tak zestresowałam, że ja do niego... Ja nawet nie wiem, jak to opisać. Po prostu zamiast, wiecie, podejść sobie. Cześć, trzymaj, jak będziesz... No nie, kurwa, cokolwiek powiedzieć. To ja do niego, jak jakiś królik, tak sobie... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Ja muszę zmienić się ładnie. Napisałam tam tylko swój numer, nie napisałam tam żadnego imienia. Dałam mu tą karteczkę, nie wykrzesałam z siebie nawet jednego słowa, bo się tak zestresowałam. Tylko popatrzyłam się na niego. Nawet nie wiem, czy ja się popatrzyłam, w sensie kątem oka na pewno się na niego popatrzyłam. Tak jakby szybko mu się popatrzyłam w oczy, spuściłam wzrok i nie mogłam nawet z nim... Czy wy to rozumiecie? Ja go bardzo często widuję na siłowni. Bardzo często. Upokorzyłam się wczoraj. A few moments later. Nie, nie upokorzyłam się. To było zajebiste. Wyszłam ze swojej strefy komfortu. Zrobiłam coś zajebistego. Nie żałuję kompletnie, że do niego podeszłam. Mimo, że podeszłam w taki sposób, jakby mi się coś działo. I to nie było zbytnio jakby dojrzałe. Jestem z siebie dumna. Ja tylko proszę, żebym ja go dzisiaj tam nie spotkała. Jak minie tydzień, dwa luz. Jakby mogę go widywać nawet wtedy codziennie. Ale proszę, proszę, nie dzisiaj, błagam. W tym momencie muszę przerwać na chwilę, ponieważ update sytuacyjny pod tytułem odpisał. Ogólnie bardzo pozytywnie, dlatego że brałam tą sytuację pod uwagę, czyli że on jest po prostu zajęty. No i tak właśnie jest, ale przeważnie nawet jak uderzysz do gościa, który jest zajęty, to on ci nie odpisze. W sensie on po prostu się nie odezwie, a tutaj bardzo fajnie się zachował i napisał, że jakby docenia i tak dalej, ale że on w tym momencie się spotyka z jakąś dziewczyną. Także, że dziękuję i że życzę mi miłego dnia. Także fajnie. I to jest naprawdę taki gest, który uważam, że powinien każdy chłop robić. W sensie, no wiadomo, jakby nie wchodząc tam w relacje związkowe, jakie kto ma z czym problem. Natomiast gdyby do mnie przyszedł mój facet i by powiedział, że miał taką sytuację, że właśnie laska do niego zagadała, albo że no jakby spytała się o numer, albo no tego typu rzecz, jak ja zrobiłam, no to po prostu ona zrobiła, to szczerze, ja bym powiedziała, żeby jej po prostu napisał, że jakby dziękuję bardzo i tak dalej, bo najgorsze, co może być, to moment, w którym wykonujecie ruch do drugiego człowieka i jakby nie macie żadnej odpowiedzi. I czy wy jakby nie jesteście w stanie wtedy zrozumieć tej sytuacji, czyli nie wiecie, czy ta osoba jest zajęta, czy ta osoba po prostu nie jest wami zainteresowana, jakby nie macie odzewu. Więc nie wiecie, co ten drugi człowiek, jakby jak on to odebrał nawet. A uważam, że to jest ważne, bo no na przykład ja sobie myślałam, że będę miała straszny cringe, jak on mi odpowie, w sensie jak mi nie odpowie właśnie na tą wiadomość i będziemy się mijać na siłowni. A teraz, no jakby zero jakiegokolwiek stresu. W sensie po prostu zwykła sytuacja, minę ziomka, powiem mu hej, on mi powie hej i jakby no nie ma żadnego problemu. Także wydaje mi się, że fajne właśnie jest to, jak odpiszecie tej drugiej stronie. I to się już nawet nie tyczy tylko i wyłącznie właśnie takich, że facet. Tylko ogólnie laseczki wy też odpisujcie, bo jakby ja wiem, że odmówienie drugiej osobie nie jest zbytnio komfortowe. Prościej jest powiedzieć, jak się ma właśnie, w sensie wymówkę. No to nie jest wymówka, ale wiecie, o co mi chodzi. Jakby wytłumaczenie sytuacji, że sorki, jestem zajęty, to jest prościej niż po prostu powiedzenie komuś, przepraszam, ale nie jestem zainteresowany. To jest naprawdę dużo, dużo lepsze. Usłyszenie czegoś takiego, że po prostu ktoś się wami nie interesuje, bo ma do tego prawo. Dobra, zrobiłam drzwi. Czy one są idealne? Nie. W ogóle mam laminację. Cześć. I dobra, bo ja nagrywam 13 minut, nie robiąc tutaj kompletnie kurwa nic. Moi drodzy, idę do pracy. Dzisiaj jest w ogóle ten dzień, gdzie mam okres, boli mnie strasznie brzuch, czuję się jak gówno i strasznie mi się nie chce. Tu mam mniejsza z tym. Ogólnie w momencie, w którym moje włosy już mają duży odrost, nie jestem w stanie ich ułożyć, ale dodajmy kolczyki, bo może to trochę poprawi ten wygląd. Miałam plan, żeby wziąć od razu rzeczy na siłownię, ale wrócę do domu, zjem tu obiad i pojadę na siłownię. To jest mój nowy kubek z TK Maxa. Jest wielkości mojej głowy. Jest zajebisty. Jak ktoś chce mi sprawić jakiś prezent, to kupcie mi kubek. Duży i najlepiej specyficzny. Dziwnie, co dobra.
chciałabym się nastawić pozytywnie, naprawdę, bo ja jestem zawsze tak, ja jestem przeważnie zawsze pozytywnie nastawiona, nawet jak jest do dupy, ale tak mnie boli brzuch. Dużo jestem w stanie zrozumieć i dużo jestem w stanie przyjąć na klatę, nigdy nie jestem w stanie przyjąć mojego bólu okresowego na klatę, bo jest żenujący, żałosny i niewybaczalny. Czy ja się spóźnię? Oczywiście, że się spóźnię, bo przecież Żyłka się zawsze spóźnia. Spóźnia. Tak, Żyłka, spóźnia. Ja dzisiaj nie dość, że nie bardzo wiem, co chciałabym przekazać, to jeszcze nie umiem mówić, także nie przejmujmy się tym wcale. Ej, no ja pierdolę. Powiedz mi, że nie masz obrzydzenia do zdechu gołębi. Błagam, bo czy ty to widzisz? To jest kurwa centralnie przy wejściu. Co ja mam z tym kurwa zrobić? Przepraszam. Dzień bez atrakcji na tym dziedzińcu, dniem straconym. Ale super usta. Muszę to wytrzeć, bo wygląda na razie jak ta baba z Shreka, ta...